W środku cieplej, na zewnątrz estetyczniej. Budynki oświatowe w gminie Baranów Sandomierski doczekały się gruntownych termomodernizacji. Termomodernizacji poddane zostały placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy. We wszystkich zostały podniesione standardy energetyczne, teraz cieszą również oko swym wyglądem zewnętrznym. Termomodernizacji poddane zostały budynki szkoły i przedszkola w Skopaniu oraz w Woli Baranowskiej, zespół szkolno-przedszkolny w Ślęzakach, przedszkole w Dąbrowicy oraz mieszkania komunalne, tzw. czworaki, w Baranowie Sandomierskim. Myślę, że tutaj się nie liczy tylko ten wskaźnik energetyczny, który jest bardzo ważny, bo efektywność energetyczna tych budynków została podniesiona tak mniej więcej średnio licząc około 50%, czyli mniejsze zużycie energii i cieplnej, i elektrycznej, ale przede wszystkim, czy w dużej mierze estetyka tych budynków, co szczególnie jest ważne w takich miejscowościach jak Barany Sandomierskie, które są miejscowościami turystycznymi. Modernizacje gminnych budynków oświatowych zostały wykonane w 2016 i 2017 roku. Realizujemy taki cały cykl zadań w zakresie termomodernizacji finansowanych po pierwsze z Regionalnego Programu Operacyjnego, a dwa we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogólna wartość tych inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. Być może to jednak nie koniec inwestycji termomodernizacyjnych w gminie. Czekamy na informacje w zakresie termomodernizacji obiektu szkoły tutaj w Baranowie Sandomierskim. Jak również czynimy dalsze starania o termomodernizację dalszych obiektów, takich jak remizy, czy w Dymitrowie Małym, czy też w Skopaniu.